bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Mówimy o funduszu rządowych, tarczy covidowej dla samorządów, która miała nas zrekompensować kwotą bardzo dużą, 6 miliardów złotych w skali kraju, skutki tego kryzysu, który Mińsk Mazowiecki dotknął o wiele więcej niż to 3,5 miliona, które otrzymaliśmy w ramach pierwszej transzy tej pomocy. To apel tożsamy z apelem, jaki przyjmuje chociażby samorząd województwa mazowieckiego, cała masa gmin i miast, które mają nadzieję na to, że będą korzystać ze wsparcia unijnego w przyszłej perspektywie, że w końcu nie będą pomijani przy dzieleniu, bardzo arbitralnym dzieleniu, bo tutaj nie było jakichś kryteriów zastosowanych, ja nie znam punktacji, nikt nam tego nie przedstawił. Za dawnych czasów to byśmy słyszeli na ulicach gwałt, gwałt. Teraz są inne krzyki, żalu, jakiejś ułomności intelektualnej, albo w ogóle chyba nie takiego nastawienia bardzo negatywnego do sfer rządowych. No, bo ostatnio na inwestycje lokalne wojewoda, przez to idzie wszystko przez wojewodę, ale chodzi o rząd, przeznaczył kilka miliardów złotych, w tym 28 milionów najwięcej z powiatów ościennych na powiat miński. No ale z tych 28 milionów najwięcej pójdzie na gminę Halinów. Gmina dostała 8, ale powiat też 8 i w związku z tym 16 milionów to inwestycje w tym mieście i w tej gminie Halinów. Piszemy dokładnie, o co chodzi, ale piszemy też o dyskusji, która wywiązała się podczas sesji Rady Miasta, bo wcześniej Jakubowski, nasz imć burmistrz, raczył pisać, nie wiem czy prywatnie, bo to trzeba chyba, ale chyba prywatnie, na swoim koncie facebookowym, jakie to nieszczęście spotkało, że mieli 9 wniosków, żaden nie uzyskał wsparcia. No to na to radny Miąsko wyłożył mu całą listę, litanię wręcz pieniędzy, które miasto otrzymało od rządu albo od agent rządowych różnych. I to jest, proszę Państwa, około 100 milionów złotych, żeby było jasność. A więc co tu gwałtować, co tu narzekać, jeśli się dostawało, a teraz podobno, znaczy nie podobno, na pewno nie, ale wnioski podobno nie były takie jak trzeba. Fakt, że rząd, myślę, że wojewoda powinien jednak pokazać punktację i inne sprawy, no to wiadomo, że to była, żeby być już kryształowym. Nie wiem, czy musi, czy nie, czy prawo zmusza go do tego. W każdym razie wtedy by ucichły wszystkie spory, no bo punktacja jest taka, a nie inna. Na temat punktacji to ja doskonale wiem, bo składałem różne wnioski jeszcze za czasów trwania festiwali naszych, chleba i innych, i wiem, że czasami więcej, bardziej punktowana była impreza u sołtysa pod Płockiem, to chodzi o województwo mazowieckie, niż mój festiwal chleba. Także z tym to różnie bywa. Ja podzielam tutaj na przykład żal i burmistrza Jaszczuka, i burmistrza Kałuszyna, i wójt Jakubowa, no i innych tych, którzy nie dostali. Ale trzeba się cieszyć z każdych pieniędzy. I myślę, że to, co teraz usłyszymy, ta dyskusja i te wyłuszczenia radnego Miąsko pomogą Państwu zrozumieć, na czym rzecz polega. Od kilku dni widzimy, jakie podniosło się larum w naszej mieście, ponieważ miasto Mińsk Mazowiecki nie otrzymało środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety w przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać różne epitety, gwiazdki i tym podobne. Pytanie, czy takie zachowanie przystoi nam, radnym, samorządowcom i tym podobne. Pojawiają się masowe zarzuty, że rząd rozdaje środki tylko samorządom, gdzie PiS jest w koalicji. Wcale tak nie jest. Proszę spojrzeć na takie samorządy jak powiat miński, Cegłów, Stanisławów, Halinów.
Ja bardzo cieszę się, że te gminy zostały dofinansowane. Brakuje mi dofinansowania w naszym mieście. Z tym chyba wszyscy w 100% się zgodzimy. Pokazuje to, że samorządy, które to dofinansowanie otrzymały w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, musiały mieć te wnioski naprawdę bardzo merytorycznie napisane i które zostały złożone. Pokazuje to prawdziwą rolę samorządu, że włodarze tych gmin, miast robią wszystko, aby ich samorząd, miejscowość otrzymały te dofinansowania. Panie burmistrzu, jeżeli pan chce uprawiać wielką politykę, to od uprawiania wielkiej polityki nie jest samorząd. Jest polski parlament. Może tam lepiej się pan poczuje, spełni. Będzie pan mógł występować w telewizji, będzie pan miał do wyboru TVP albo TVN24. Będzie mógł wówczas pan krytykować rząd do woli. Szanowny panie burmistrzu, narzeka pan na brak środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, że rząd dzieli. A taki wpis, uwaga, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, miasto Mińsk Mazowiecki złożyło 9 wniosków inwestycyjnych na niemal 23 miliony złotych. Rząd RP przyznał na szczególne ważne dla mieszkańców naszego miasta inwestycje 0 złotych, słownie 0 złotych. Panie burmistrzu, takimi tekstami nie robi pan nic innego, jak nie dzieli pan naszego miasta, naszego społeczeństwa. Od władz samorządowych musimy wymagać zaangażowania, domagać się inwestycji lokalnych, a nie uprawiania wielkiej polityki na szczeblu lokalnym. Szanowni państwo radni, szanowni państwo burmistrzowie, czy państwo wiedzą, kto w ostatnim czasie wypowiedział takie słowa? Czuję się, jakby ktoś mi gwiznął walizkę na dworcu. Nie kto inny, jak burmistrz naszego miasta, pan Marcin Jakubowski. Panie burmistrzu, szanowni państwo radni, mam dla państwa dobrą wiadomość. Znalazłem tą walizkę. A wiedzą państwo, co jest w tej walizce? Grube miliony złotych wsparcia od polskiego rządu, od państwa, od instytucji rządowych dla naszego miasta, jakim jest Mińsk Mazowiecki. W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało kwotę 3 539 246 zł. Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało największe dofinansowanie wszystkich samorządów w naszym powiecie. Kolejna inwestycja, Mieszkanie Plus w Mińsku Mazowieckim, jest zbudowane nie gdzie indziej jak w pisowskim mieście rządzonym przez pisowskiego burmistrza pana Marcina Jakubowskiego. To rządowy program, inwestycja na 138 mieszkań. Przypomnę tylko, nie kto inny jak miasto Mińsk Mazowiecki, a dokładnie PEWiK, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu Stworzenie Innowacyjnego Systemu Gospodarki Osadowej Uzdatniania Wody dla Potrzeb Aglomeracji Mińsk Mazowiecki. Pytanie do pani wiceburmistrz, do pani Elizy Bujalskiej. Skąd miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało środki na projekt Human Smart City? Nie kto inny dofinansował ten projekt jak Ministerstwo Rozwoju. Kolejny przykład, że rząd nie daje w ogóle środków dla naszego miasta. Kolejna inwestycja. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje 37 tysięcy złotych dla Miejskiego Domu Kultury, projekt Kultura w sieci. Szanowni państwo, kolejne środki przyznane dla naszego miasta. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzymuje dotację w wysokości 8 911 870 zł plus pożyczka 12 304 510 zł. Oprócz tych przysłowiowych czeków, które państwu przed chwilą przedstawiłem, znajdziemy również takie kwoty jak dotacja od wojewody mazowieckiego w 2016 roku, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zakup książek do 8 bibliotek szkolnych w 2016 roku, 96 tysięcy złotych. Wyposażenie Miejskiej Szkoły Artystycznej, 2016 rok, 192 tysiące od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozwój i rewaloryzacja terenów zielonych w Centrum Mińska Mazowieckiego, 2017 rok, 2 812 085 zł 23 grosze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2017 rok, tworzenie lokali socjalnych,
2 202 386 zł 31 groszy Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozbudowa ulicy Dąbrówki w 2017 roku. 1 915 462 tysiące od wojewody. 2017 rok. Wyposażenie Miejskiej Szkoły Artystycznej 120 tysięcy od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Skąd pochodzą te środki? Czy te środki też były przyznawane uznaniowo? Czy miasto Mińsk Mazowiecki nie otrzymało tych środków? Czy dalej pan uważa, że rząd dzieli środki według klucza politycznego? A gdyby tak było, że te środki byłyby dzielone według klucza politycznego, o czym mówił pan burmistrz, to pytam się, czy miasto Mińsk Mazowiecki otrzymałoby te środki? W tym miejscu uważam, że apel, który jest skierowany, jest bezzasadny i proszę wszystkich kolegów i koleżanki o niebranie udziału w tym głosowaniu. Dziękuję. Myślę, że po prostu no, Rada Miasta wypowiada się w głosowaniach. No, każdy ma prawo do swojej opinii, swoich osądów. Rozumiem tutaj zarówno radnych, którzy są w opozycji, jak i radnych, którzy nie, którzy są w koalicji. Natomiast no, moim zdaniem no, Rada podejmuje decyzję w głosowaniu i powinniśmy po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi, który docenił wysiłki miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dużo z tych wymienionych środków były to środki europejskie, dystrybuowane chociażby przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, takie z rewaloryzacją terenów zielonych, czy chociażby środki pozyskane na modernizację oczyszczalni ścieków. Natomiast też dużo w tym było środków rządowych, co skrupulatnie zawsze wynotowywuję w informacji dla państwa. Nie by się obraził burmistrz Halinowa, że wyłączył go pan z grona polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo z tego co wiem jest akurat tutaj bardzo aktywnym działaczem tej formacji politycznej, ale ja w swoich postach, nie licząc oczywiście tych prywatnych, ale rozumiem, że o tych nie będziemy rozmawiać, bo każdy ma prawo mieć swoje poglądy polityczne i je głosić w demokratycznym państwie, ale zarówno w tym apelu, jak i ani w żadnym oficjalnym komunikacie ja wcale nie powołuję się tutaj na jakiekolwiek względy polityczne. Informowałem tylko mieszkańców w sposób bardzo jednoznaczny, że na 9 wniosków starczy dla samorządów, która miała pomóc samorządom przejść ten trudny czas covidowego kryzysu. Nie dostaliśmy ani grosza. Jeżeli ktokolwiek z państwa zgłębił troszeczkę ten temat, o którym pisałem w tym propozycji tego apelu, to wie o czym mówię. To jest coś bezprecedensowego, bo nurt stołeczny w nowej perspektywie otrzymuje pieniądze, natomiast rządowa decyzja pozbawia nas programu operacyjnego, czyli nie będziemy mogli z tych pieniędzy wykorzystać na te wszystkie sprawy, o których chociażby dzisiaj pan radny Mięsko mówił. Po prostu takich kopert dla naszego regionu nie będzie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem apelu, który jest w punkcie 7, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bo chyba radni PiS-u nie zagłosowali po prostu. Dobrze, to proszę podać w takim razie wyniki głosowania. Za 9, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. No i 7 osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Dobrze, dziękuję. W takim razie apel został podjęty. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać TV?